Cześć, z tej strony Maciej, a dzisiaj omówię 7 grzechów głównych polskiego studenta w 2020 roku. Oczywiście bardziej pod kątem uczenia się, pod kątem zapamiętywania treści, obecności na wykładach, bo jakby nie było, to właśnie jest moja działka. Także zapraszam do słuchania. Dobra pamięć. Oczywiście, jak już pewnie wiecie, ja też miałem okazję być studentem, podziwiać w cudzysłowie nawyki studentów z mojego roku i obserwować to właśnie, tak już bardziej w praktyce, nie tylko w teorii. Prawda jest taka, że dużo jest błędów zawartych w naszych nawykach. One oczywiście są podyktowane tym, że nigdy nikt nas specjalnie nie edukował w zakresie tego, jakie nawyki powinny charakteryzować dobrego studenta. I ja się dzisiaj im przyjrzę. Um, opowiem o nich, opowiem o tym, jakie odpowiedzi na te błędy możemy zastosować, żeby być lepszymi studentami, żeby sobie na tych studiach lepiej radzić. Zacząłbym od tego takiego największego klasyka, jeśli chodzi o polskiego studenta dzisiaj, to jest robienie zdjęć slajdom. Coś absurdalnego, coś strasznego po prostu. Dlaczego? Bo jesteśmy w ogóle nieobecni na wykładzie. Nie angażujemy naszej uwagi w to, co mówi wykładowca. Nie angażujemy się w to, co jest mówione na wykładach. Nie przeżywamy tej wiedzy. Nie notujemy tej wiedzy, co jest bardzo, bardzo poważnym nadużyciem tej technologii, bo nam się wydaje, że możemy postawić sobie smartfona, postawić sobie, zrobić sobie zdjęcie tym slajdom i od razu to nam ułatwi jakieś zadanie, ułatwi życie. To nam nie ułatwi życia, bo my tak czy siak, musimy później zapamiętać, nauczyć się tej wiedzy, żeby mieć ją z głowy na egzaminie możliwą do odtworzenia. Więc lepiej zrobić sobie tę przysługę i już od samego początku, od samego wykładu zacząć się uczyć od razu, przeżywać tę wiedzę, pytać się wykładowcy, a na czym polega ten temat, a nie mogę zrozumieć x z, a czy wytłumaczy pan pani zagadnienie takie, takie i takie. Um, więc y czy to dyktafon, czy to robienie zdjęć slajdom. Okej, okay, jako takie wspomaganie się lekkie, nie wiem, wykładowca bardzo szybko leci tymi slajdami, na, albo nie wiem, mamy rękę w gipsie, nie możemy notować, powiedzmy okej, okay, rozumiem, ale w sytuacji, gdy mamy jakby możliwości, żeby notować, czy to pisemnie, czy to na komputerze, ja sobie nie wyobrażam, żeby robić zdjęć. Jest to najgorszy możliwy. Zabieg. Um, I nawet jeżeli mamy możliwość, żeby odtwarzać sobie wykłady później w formie takiej wideo, jeśli nasza uczelnia na to pozwala, to też starajmy się mimo wszystko na bieżąco podczas wykładu, już samego w czasie rzeczywistym, robić te notatki, angażować umysł w to, co się dzieje na zajęciach, żebyśmy też później potrafili sobie na przykład na egzaminie odtworzyć ten moment, gdy to było mówione w trakcie tych zajęć. No a najlepiej właśnie, jak jeszcze będziemy w stanie przegadać ten temat z naszym wykładowcą bezpośrednio, a może wejść w dyskusję z innymi studentami. To było chyba najfajniejsze doświadczenie na mojej studiach, gdy faktycznie my braliśmy udział w dyskusji, gdy faktycznie my się angażowaliśmy, ta zajawka po prostu aż się paliła z naszych łubów, że tak powiem, że po prostu byliśmy tak zainteresowani tematem. I to jest najfajniejsza rzecz. Nie podchodźmy biernie do wykładów. Bo robimy sobie ogromną krzywdę na dłuższą metę, a i tak musimy się tej wiedzy nauczyć. Także te zdjęcia, te nagrania tylko w formie takiej wspomagającej, ale nie w formie głównej. Nie zastępujmy notowania cykaniem fotek slajdą, bo to jest absolutnie bez sensu. I przeszedłbym do drugiego grzechu którym jest pożyczanie notatek albo zdawanie się na osób, które postrzegane są jako kujony. Ja byłem trochę takim kujonem, który wszystko na swoim roku organizował w Quizlecie i oczywiście dzieliłem się z tym rokiem, bo zależało mi na tym, żeby, żeby wszyscy mogli gdzieś tam z tego korzystać. Niemniej nie rób czegoś takiego, że unikasz pisania własnych notatek, bo nie wiem, Baz jak kura pazurem, czy nie chce ci się notować, czy nie bywasz na wykładach, jesteś nieobecny, e, wolisz e, sobie potem wszystko nadrobić. Lepiej zawsze angażować e, własną rękę w to, żeby napisać te notatki, żeby mieć je po swojemu zrobiona, po swojemu zorganizowane, a w swoim stylu napisane dla swojego mózgu. Ja na przykład... Moja, moja strategia notowania jest taka, że ja na przykład prawie w ogóle nie tykam się czegoś takiego jak mapa myśli czy, czy jakieś takie kolorowe długopisy, ale to nie znaczy, że to jest złe i to nie działa, tylko po prostu na moje preferencje to jest jakby niepotrzebne, bo mam swoje inne ścieżki notowania, które u mnie działają bardzo dobrze i to jest między innymi wypisywanie słów kluczowych, bardzo takie surowe wręcz pisanie często w notatniku, po prostu sobie pisałem takie główne, najważniejsze informacje i to mi wystarczało, ale może ty wolisz pisać sobie obrazowo bardziej, może wolisz te mapy myśli, może, woli, może wolisz jakieś diagramy, może wolisz piękne rysunki na najnowszym iPadzie, a może po prostu papierowo, długopisami w notatniku. Też oczywiście Oczywiście wiadomo, że na komputerze nie zapiszemy wszystkiego, bo jak uczymy się chemii, no to lepiej może faktycznie mieć pod ręką jakiegoś albo iPada, albo ten notatnik, żeby sobie tam wszystko ładnie rozrysować, ale najlepiej swoją własną ręką. Oczywiście, pożyczajmy te notatki, gdy nas nie ma, gdy jesteśmy nieobecni, no bo wtedy nie ma możliwości, żeby zrobić inaczej. Ale pamiętajmy, że. Jeżeli świadomie pożyczamy te notatki, wiedząc, że jednocześnie moglibyśmy na tym wykładzie być i sami napisać, no to znowu popełniamy w mojej ocenie błąd. Pożyczanie notatek nie jest dobrą strategią, jeśli chodzi o zapamiętywanie tych informacji, bo nie przeżywamy tego własną ręką, nie notujemy tego na własny sposób, tylko bierzemy od kogoś, kto zrobił te notatki pod własny design, własnego mózgu, tak? Bo to, że. Jest jakiś kujon, jak to określiłem na roku, który ma świetne notatki i wszyscy mu zazdroszczą, że jest taki zorganizowany, okej. Okay. Ale pamiętaj, że on to pisze pod siebie. Ja często miałem takie momenty, gdy ktoś mnie prosił o notatki. A ja wiedziałem, że napisałem tak te notatki bardzo, bardzo pod siebie. Dużo było skrótów, dużo było jakichś tam zdrobnień, dużo tak przekształcałem od razu na swój język. Ja na przykład operuję, nie wiem, jakimiś wstawkami z poczuciem humoru, jakimiś żartami czy czymś w tym stylu. I widziałem, że ktoś może tego po prostu nie zrozumieć, a wręcz często było mi niezręcznie, bo... Bo, bo, bo czułem się, jakbym oddawał komuś coś intymnego, jednak. Że, że to jest takie moje prywatne, moje przemyślenia, jakieś takie moje myśli wokół tych notatek. Dodawałem tam komentarze i po co ktoś ma to czytać? Czemu ja miałem ja się tego pozbywać i komuś dawać? Także pozwólmy sobie na własne komentarze, własne prywatne przemyślenia w takich notatkach, ale czy musimy to pożyczać? Według mnie niekoniecznie. E, kolejny grzech. Brak zorganizowania w notatkach. Tutaj jeszcze kolejny temat notatek. Ja będąc na studiach. Ja jestem cyfrowym dzieckiem. Excel, foldery. Wszystko było pięknie, równiutko, bardzo seksownie, atrakcyjnie poukładane dla mojego poukładanego, pedantycznego mózgu, który uwielbia szufladki i zakładki i, i porządek taki chronologiczny. Gdy ja chciałem odtworzyć, znaleźć sobie jakieś notatki z mm, powiedzmy zjazdu trzeciego na na tym, i na tym roku, i tak dalej, i tak dalej. 3-5 sekund, i ja jestem już w tych notatkach. Podczas gdy osoby, które, które powiedzmy tego nie robią i mówią, A ja to lubię się uczyć w bałaganie, no to pytam się ich, no to pokaż mi te notatki, nie? I to tak mija 5-10 minut, i dalej nie potrafią znaleźć, czy to zeszytu, czy czegoś tam. I ja tutaj akurat widzę dużą przewagę notowania cyfrowego nad tym papierowym, no bo ctrl f i w 5 sekund znajdujesz wszystko, taka jest prawda. I oczywiście tutaj, jak ktoś potrafi utrzymać porządek w papierologii, no to również to fizyczne notowanie też jest, jest spoko. Tylko pamiętać trzeba, żeby ten porządek umieć utrzymać. Bo nie nauczymy się do egzaminu w momencie, gdy my nie wiemy, gdzie mamy notatki, z czego to będzie ten egzamin w ogóle zdawany. <laughs> Jakie będą zagadnienia? A w momencie, gdy rzetelnie, systematycznie prowadzimy taki reżim porządku, nie ma bata, żebyśmy przeoczyli to, z czego będzie egzamin, chyba że naprawdę już wykładowca się pomyli i coś przeoczy. Naprawdę, zwiększajmy swoje prawdopodobieństwo na przetrwanie na tych studiach z dobrymi wynikami poprzez porządkowanie, katalogowanie. Ja robiłem to tak, że miałem swoje takie szufladki w formie folderów, czyli przedmioty, zjazdy, notatki. Przedmioty, zjazdy, notatki i taki klucz był u mnie grany i wszystko naprawdę fajnie się zgadzało. Gdy potrzebowałem komuś też pomóc, pożyczyć coś, wytłumaczyć, też od razu mogłem to szybko znaleźć. No i samemu sobie, gdy budowałem pałace pamięci, tak? Byłem w stanie od razu szybko dotrzeć do moich notatek, zrobić sobie z nich streszczenia i znowu też uporządkować. Czyli mieć na przykład folder na to, że mam takie zwykłe notatki, a w drugim folderze pałac pamięci pod te notatki na przykład, nie? I to wszystko miało taki swój fajny klucz. I znowu apeluję o to, żebyście... Ten klucz wymyślili pod samych siebie, a nie korzystali z gotowców, bo to, że u mnie to działa, nie znaczy, że będzie działało u Was. Więc nawet jeżeli macie ten taki swój bałagan, który niekoniecznie musi być takim pedantycznym porządkiem jak mój, to przynajmniej postarajcie się o to, żeby w tym bałaganie dało się faktycznie znaleźć, żebyście umieli się w tym labiryncie połapać, bo w momencie, gdy nie potraficie się w nim połapać. No, to nie wiecie, z czego się uczyć, nie wiecie, z czego się przygotować, nie wiecie, jaki jest plan lekcji na kolejny zjazd czy na kolejny dzień na studiach, jeżeli studiujecie dziennie. Ja miałem przyjemność, jakby studiować i dziennie, i zaocznie. I właściwie, gdy studiowałem dziennie, to byłem tym takim, byłem wtedy jeszcze w takim, na takim etapie, że nie za bardzo się przejmowałem szkołą, przyznam się uczciwie, ale już zaocznie, jak studiowałem, to tak już trochę miałem ten taki rygor swój i byłem zupełnie innym typem studenta. Ale muszę wam powiedzieć, że ten rygor naprawdę popłaca, bo masz poczucie, że wiesz, co się dzieje, wiesz, co się dzieje wokół ciebie, wiesz, kiedy będą egzaminy, wiesz, gdzie masz swoje notatki i wszystko jest jakby tak pod kontrolą. Kontrola to jest takie słowo klucz, jeśli chodzi o bycie zorganizowanym w kontekście swoich notatek. Okej, okay, przejdźmy do kolejnego grzechu, też jeden z moich ulubionych, uczenie się z kserówek albo uczenie się z gotowych prezentacji wykładowcy. Bardzo, bardzo nieefektywna taktyka, bo znowu uczymy się z czegoś, co... Nie jest przez nas w ogóle przetworzone. Jest zaprojektowane pod ogólne wygłoszenie tej treści studentom, a nie pod nasz własny mózg. Nie ma tam najważniejszych informacji, tam są wszystkie informacje, jakie są zawarte, a egzaminy zawsze są jakby robione no, pod jakiś pewien zakres. I ten zakres musisz przerobić streszczając tekst własnymi słowami. Ja sobie zawsze tworzyłem takie osobne foldery. Miałem na przykład folder, gdzie miałem prezentacje udostępnione nam przez wykładowcę, w razie czego, ale korzystałem głównie z folderu, w którym ja tworzyłem streszczenia pod te prezentacje. Czyli brałem sobie te prezentacje, jeżeli powiedzmy, załóżmy, że mnie nie było na, na na zajęciach i nie miałem jak notować, to brałem sobie te prezentacje i tworzyłem własne streszczenia, własne notatki, własne płace pamięci później, tak? I nie wyobrażałem sobie innego scenariusza, bo uczenie się bezpośrednio ze slajdów to jest najgorsza taktyka ever, nie róbcie tego. Um, I też bardzo często wykładowcy mówią, ej, ten slajd jest nieważny, z tego, tego akurat nie będzie, tego się nie uczcie, zawsze przetwarzajcie to, co jest najważniejsze z własnymi słowami, we własne materiały, tak żebyście wyznali dobrze ten klucz. I naprawdę... Kserówki to nie jest dobra taktyka. Własne notatki, własne tworzenie treści, a nie poleganie na tym, co ktoś napisał, co jest napisane w podręczniku, bo to wszystko trzeba przetworzyć, a nie automatycznie wodzić wzrokiem po, po kartce. To nie ma sensu. I naprawdę zbadajcie to na sobie, że to nie jest efektywne, że, że jak przetworzymy trochę, zaangażujemy się skoncentrujemy na tym, żeby przetworzyć tę wiedzę. Nagle się okazuje, że jakoś to inaczej wchodzi do głowy i polecam Wam po prostu to sprawdzić w praktyce, bo to nie jest trudne. Zróbcie sobie tydzień, dwa, trzy takiego eksperymentu. Kserówki i, i, pra, i prezentacje idą, idą w odstawkę, a wchodzą nawyki typu przetwarzam tekst, piszę streszczenia, notuję po swojemu. Nawet jeżeli coś jest napisane na stronie encyklopedii, to ja tę stronę sobie koduję na własny język. I to Wam się lepiej sprawdzi. Zobaczycie. Okej, okay, kolejny punkt. Panika przed egzaminami. I to już jest takie trochę bardziej mentalne podejście w tym momencie, ale chcę to poruszyć, bo ja pamiętam, naprawdę bardzo, bardzo wiele sytuacji, gdzie wszyscy tak ogromnie panikowali przed egzaminami. O Jezu, to jest taka piła, ona nas uwali, to będzie koniec po prostu, nie damy rady, Armagedon, a kolega z roku starszego to mówił mi, że w ogóle zginiemy wszyscy, a koleżanka z roku tamtego mówiła, że będzie tak i wszyscy już budują sobie taką mentalną panikę przed samym egzaminem. I pewna pani doktor z psychologii klinicznej na, zaj na zajęciach naszych powiedziała coś bardzo ważnego, co sugeruję Wam, żebyście też sobie wdrożyli w życie. Nie mamy wpływu na to, jaki jest wykładowca. Nie mamy wpływu na to, jakie on da pytania. Nie mamy wpływu na to, jak, jakie będą okoliczności zewnętrzne, powiedzmy, podczas tego egzaminu. Być może będzie jakaś burza czy coś, co wpłynie na nasze samopoczucie tak, że, że będziemy się gorzej wtedy czuli i, i nie pójdzie nam po naszej myśli. Mamy wpływ na to, co możemy wlać do naszej głowy w trakcie uczenia się Możemy przygotować się naprawdę solidnie, po prostu wykuć dobrze materiał, wykuć w takim sensie nie pejoratywnym, a takim, że naprawdę go przeżyć, dobrze się go nauczyć, zrobić płace pamięci, co ja oczywiście zawsze rekomenduję. I naprawdę, jak się dobrze przygotujemy, to zauważcie, że możemy, jedyne co możemy robić, to jest właśnie zwiększyć prawdopodobieństwo na zdanie tego egzaminu przez nasze własne przygotowanie się i nauczenie dobrze tej treści. I nic innego nie możemy zrobić. Panikowanie i pytanie się starszych roczników o to, jaki jest wykładowca, to nie jest dobra ścieżka na to, żeby się przygotować do egzaminu. I naprawdę Wam polecam wdrożyć tę taktykę, żeby unikać tego grzechu, tego grzechu paniki, nieustannej paniki, że o, my wszyscy zginiemy. Pamięta pamiętacie, jak nas wszyscy straszyli maturą, jaka to będzie masakra, jaka to będzie rzeź? Dzisiaj wszyscy, się, dzisiaj wszyscy się z matury śmiejemy. Dzisiaj wiemy, że ta matura nie była aż taka ciężka. Ja osobiście uważam, że w moim życiu jednak chyba Bardziej stresował mnie mimo wszystko egzamin na prawo jazdy, jak teraz sobie tak pomyśla, niż ta matura. Oczywiście matura też mnie wtedy bardzo stresowała ale właśnie, o ile stres jest dobry o ile stres może nas zmobilizować to taka panika, że my po prostu nie potrafimy o niczym innym myśleć niż o własnych takich projekcjach na temat tego, jak nas ktoś uwali na tym egzaminie, to nie jest dobra ścieżka i starajcie się nie wchodzić w interakcje z takimi panikarami na roku, czy, czy panikarzami bo oni zawsze będą mówili że nikt, nikt niczego nie zda, że, że się nie uda że on jest najgorszy, jej ile materiału, nie damy rady a też przypomnijcie sobie, ile razy nas nauczyciele straszyli, że, że coś będzie nie do zdania, że nie dacie rady, że to będzie trudne, a potem się okazywało, że, że wszyscy piątki. Nie? Więc, więc naprawdę, trzeba dobrze też umieć się przygotować mentalnie. No tutaj, oczywiście, ja też jestem nudny i powtarzalny, ale techniki uważnościowe, umiejętności bycia w tu i teraz. Bo jeżeli masz egzamin, to też na dobra pamięć było takie pytanie, co zrobić? Bo za 30-40 dni, za jakiś czas mam egzamin i co zrobić, jak się przygotować, nie? Um, no, generalnie wiesz. W tym momencie dzisiaj, jutro, pojutrze. Pamiętaj, że to jest dzisiaj jutro pojutrze i skup się na tych konkretnych dniach, co w nich możesz zrobić, nie myśląc o tym, że zaraz będzie egzamin, będzie stres i Armagedon, bo to Ci nie pomoże. To ci tylko zdołuje, to cię tylko nakręci tak, że będziesz cały czas napięty, napięta i nie ma sensu się nadmiernie przejmować. Aż tak bardzo i wchodzić w to. Oczywiście daję sobie prawo do przejmowania się. Egzaminy są bardzo ważne i trzeba dobrze je zaliczyć, wiadomo. Niemniej, zweryfikuj, czy przejmujesz się rzeczywistością, czy tym, co zaprojektowali ci koledzy, koleżanki z roku, swoją paniką, bo to są zupełnie dwie inne rzeczy i chcę, żebyś o tym pamiętał pamiętała i teraz przejdźmy sobie do przedostatniego grzechu intuicyjne uczenie się. Szkoła nie nauczyła nas jak się uczyć. Nie nauczyła nas jak zapamiętywać, nie nauczyła nas jak się koncentrować. Nie nauczyła nas tak naprawdę Nie było u mnie nigdy w programie lekcyjnym nie było nigdy miejsca na to, żeby szkoła uczyła Umiejętnego korzystania z jakichkolwiek procesów poznawczych. Nie przypominam sobie czegoś takiego, chyba że to miało formę taką dodatkową, uzupełniającą jako ciekawostka. I to był Max. I teraz co możemy zrobić? No, jesteśmy o tyle farciarzami, że mamy internet, literaturę i tak naprawdę świat stoi przed nami otworem. I jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć e, e, zdjęcia Instagramerek, jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć przepisy na. Na ciasto w internecie, i, i jesteśmy w stanie znaleźć bardzo dziwne obrazki na, na Google'u. Na przykład, to jesteśmy również w stanie znaleźć niesamowicie wartościową wiedzę z zakresu tego, jak dealować ze swoim mózgiem, jak się uczyć, jak koncentrować, jak myśleć, jak zapamiętywać. Chociażby ja staram się udowadniać, że jak sobie wpiszesz połat pamięci na YouTube, to wyskoczy ci już polska treść pod tym szyldem. Więc da się znaleźć naprawdę dzisiaj za darmo, zupełnie też dobre informacje. Na ten temat. I ostatnio słucham książki Make It Stick z psychologii kognitywnej, i padło tam takie stwierdzenie: że efektywne metody uczenia się są zupełnie nieintuicyjne i to jest bardzo ciekawa rzecz, która bardzo wiele mówi one są nieintuicyjne. To nie jest tak, że ty sam z siebie będziesz wiedział, jak się uczyć niestety to jest bardzo rzadka cecha, żeby ktoś to zrozumiał. Trzeba dobrze spojrzeć na to, co mówią badania, co działa. A badania mówią na przykład, że jak czytasz tekst wielokrotnie, to jest tu dużo mniejsza efektywność, niż gdy robisz sobie quiz po jednokrotnym czy dwukrotnym tego tekstu przeczytaniu. Badania mówią, że mózg bardzo lubi obrazy, bardzo lubi synestezję. I, i też zauważ, że Pałac Pamięci jest chyba najbardziej reprezentatywnym przykładem na to, że. Strategie zapamiętywania są bardzo nieintuicyjne. Kto by z nas sam z siebie wpadł na to, że możemy dobrze katalogować sobie wiedzę z przedmiotu akademickiego, umieszczając ją w przestrzeni naszego mieszkania? No jest to nie do pomyślenia, żebyśmy sami na to wpadli. I właśnie dlatego, że sami wpadamy na to, żeby uczyć się z prezentacji, kserówek, czytając wielokrotnie tekst. To właśnie dlatego nam to nie wychodzi, bo te najlepsze metody one są nieintuicyjne, trzeba się ich dobrze nauczyć, zrozumieć jak działają. I też pamiętaj, że one nie muszą być piekielnie trudne. Wystarczy już ci, żebyś dobrze wdrożył na przykład technikę Pomodoro, czyli powiedzmy, że masz sesję 25 minut nauki, 5 minut przerwy, 25 minut nauki, 5 minut przerwy i za którymś Pomodoro zrobisz sobie dłuższą przerwę, powiedzmy 15-20 minut, tak? W zależności od tego, jaki ty masz, jaką Ty masz jednostkę czasową. Już taka zmiana w Twoim życiu może spowodować, że nagle zaczniesz się lepiej koncentrować. Wdrożenie założenia na przykład filozofii Kaizen, czyli małe kroki. Też może Ci to pomóc, żeby na przykład codziennie po trochę materiału się uczyć, zamiast za jednym razem wszystkiego. I tutaj przechodzę od razu płynnie do ostatniego grzechu, czyli do cramingu. Craming. Bardzo, bardzo duża przypadłość w, dla studenta współczesnego w XXI wieku. Czyli uczenie się wszystkiego na ostatnią chwilę. Dzień przed egzaminem. I teraz tak. To ma dwie strony. Pierwsza strona to jest efektywne, to może działać. Możesz dostać trzy, zaliczyć i spoko iść do domu, nie ma problemu. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy okazuje się, że to jest taki flash. Nauczysz się tego, jak za błysnięciem takiego flesza, ale potem, tak jak też flesz jakbyś dostał od facet, facetów w czerni tym takim urządzeniem do zapominania, wszystko zapominasz. Bo krzywa Binghausa działa. Ona jest niestety surowa i brutalna. Zapamiętasz coś, ale bez powtarzania tego później, długoterminowo, wleci ci to z głowy tak szybko, jak to zapamiętałeś, zapamiętałaś. Um, I okej, okay, zdasz dzięki temu egzamin, ale co z kolejnymi egzaminami? Co z tym... Że będziesz później ekspertem, który będzie z tej wiedzy weryfikowany. Jeżeli studiujesz na medycynie, to przecież całą tę wiedzę ze studiów prawdopodobnie kiedyś będziesz musiał wykorzystać. Czy nie lepiej zatem jest długoterminowo, systematycznie uczyć się tych wszystkich założeń, zamiast tuż przed egzaminem wszystko wkuwać na blachę? Według mnie lepiej. Oczywiście wiem, że to jest pewna idea i nie da się wszystkiego zrobić w praktyce tak, jakbyśmy chcieli. Też mi się zdarzało robić ten kraming, tak. Natomiast. Yy... Spójrzmy na to od tej strony, że długoterminowo my chcemy być ekspertami z naszej dziedziny, której się uczymy, z naszych studiów, przez które przechodzimy, więc to, że zrobimy sobie kraming i zdamy na trójkę ten egzamin, ok, okaże się, że może on nie był taki ważny w naszym życiu, no to niech będzie, ale nie, nie róbmy tego kramingu na przedmiotach, które są naszą pasją, które nas interesują, z których chcemy być ekspertem w przyszłości. Bo to nam wyleci z głowy, nie zostanie w nas, a kiedyś będziemy tego potrzebować, kiedyś będziemy z tego rozliczeni. No i ten kraming, OK, da ci te trójkę, da ci to zaliczenie, ale też zastanów się, co jest Twoim celem, czy na pewno tylko zdobywanie trójki i zaliczanie, czy może jednak długoterminowe uczenie się i um, wyrabianie umiejętności w kontekście tego, czego się uczysz na studiach. Bo i ja zawsze zachęcam i staram się reprezentować ten drugi nurt, czyli osób, które się świadomie uczą, świadomie studiują i robią to, bo mają w tym jakiś cel, a nie są tam takim wolnym elektronem, który nie wie, dlaczego się na tej łódce w jeziorze znalazł i tak płynie bez celu. Nie? Także kramik może być oczywiście skuteczny, ale, ale ja nie polecam przez to, że długoterminowo niewiele z tej wiedzy później zostaje. No, i też głowa boli, przeciążenie jest duże. To już tak swoją drogą, oczywiście. Lepiej sobie to wszystko rozłożyć w czasie. I tutaj wspomniana technika małych kroków, czyli filozofia Kaizen, to jest też fajny temat, który mogę polecić, żeby sobie starać rozkładać cały materiał na małe kroki i na przykład dziennie uczyć się wręcz absurdalnie małej ilości tych informacji, zamiast jednorazowo przebrnąć przez cały materiał tak jak niektórzy robią powtórkę do matury w parę dni. Tak my na studiach lubiliśmy robić to w ten sposób, właśnie, że tam dzień przed egzaminami wszystko wkuwane. No, nie tędy droga według mnie. I to były grzechy główne dzisiejszego studenta, moim zdaniem, pod kątem nawyków w uczeniu się, w przygotowaniu do egzaminów. Jestem ciekaw, czy doświadczacie tego na własnej skórze, czy widzicie to u osób na waszym roku, czy może jak nie jesteście jeszcze na studiach, czy widzicie to na, na przykładzie osób z waszej szkoły. Bo ja tego doświadczyłem mnóstwo. Trochę na sobie, trochę obserwując innych, a dzisiaj wiem, że można inaczej. I właśnie po to powstała dobra pamięć, żeby mówić, że można inaczej rozmawiać z naszym mózgiem. To był Maciej Łuczak, było mi bardzo miło spędzić z Tobą ten czas. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że Twoja edukacja stale się rozwija, uczysz się świadomie i unikasz tych grzechów głównych, bo one niestety mogą ją trochę zepsuć. Wszystkiego dobrego. Pozdrowienia. Dziękuję. Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast. A jeżeli słuchasz na YouTube, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra pamięć crew.